Cześć, witajcie, z tej strony Mangetsu i witam was w nowej serii. Będzie to Terraria Sezon 0. Troszkę taka nazwa mylna, troszkę śmieszna, troszkę może się nawet wydawać bez sensu. I już wam tłumaczę, na czym ta seria będzie polegać i dlaczego taki tytuł i tak dalej, ale wydaje mi się, że część z was już pewnie się tego domyśli, tak po tym co widzi. Zacznijmy może od tego, że jestem na wersji 1.1.2 Terrarii, czyli już dobre 3 aktualizacje, duże takie, przeogromne temu. Myślałem o tym, żeby zrobić właśnie z tej wersji osobny filmik, na którym bym pokazywał bossów, jakieś tam rzeczy, wspominki i tak dalej, ale w pewnym momencie mi się zaświeciła lampka, że przecież tutaj jest bardzo dużo kontentu. No i wydaje mi się, że mógłbym spokojnie zrobić taką bardzo fajną, odjechaną, odpicowaną serię. No a przy okazji nawiązać do tego, że ja, jeśli chodzi o Terrarię i serię na tym kanale, zaczynałem przygodę od wersji 1.2 i to był mój sezon pierwszy. No to idąc tą logiką, 1.1 powinien być sezon do tyłu, stąd sezon 0. Proste, proste. Może się to troszkę też nie łączyć z tym, że jeszcze jest Terraria 1.0, no ale akurat tę wersję zmieściliśmy w jednym odcinku. Nie będę was już trzymał w menu, powiem tylko na koniec, że 1.1.2 było dla mnie jedną z najważniejszych wersji, jeśli nie najważniejszą, ponieważ to właśnie na niej nauczyłem się najwięcej grać. Najwięcej grałem w sumie sam tak dla siebie, bez nagrywania. Najwięcej wspomnień mam z tej wersji, dlatego chciałem jeszcze raz tak przyjść i z wami na robić tę aktualkę, no i poczuć ten stary klimat Terrarii, ale jednak taki, która by już była bardzo dopracowana. No to co, może tutaj stworzę sobie jakąś postać na szybko. Niestety tutaj nie ma żadnych pasków, kolorków i pamiętam, że już przy 1.2 się tym jarałem, że mogłem sobie wybierać swobodnie z gamy RGB tutaj kolorki, tak to się męczymy z tym, żeby dopasować kolorystykę, jaką chcemy. No i pamiętam, że tu też był problem z tym, żeby zrobić kolor czarny. To żeby było śmiesznie, może zróbmy sobie ten taki troszkę podrabiany czarny. On chyba się go tak robiło mniej więcej. Tu muszę jeszcze coś pododawać, no właśnie, bo jest ograniczenie co do wartości, które możemy pododawać. W porządku, 50-50-50. Oczy myślę, że sobie zrobię akurat zielone. Tak będzie wyglądała moja postać w tej serii i nazwę ją sobie nie inaczej jak Domi. Przywitajcie Domi. Czemu Domi? Możecie rozgryźć ten rebus, żeby tradycji było zadość. No i tworzymy sobie świat największy, jaki się da. Mimo że może to nie będzie potrzebne jedynie na Wall of Flesha, to jakoś tak zawsze było coś we mnie z masochisty, prawda? I nazwę sobie świat Zagrajmy w Terrarię Sezon 0. O, wygląda jak so. Okej, tworzymy świat, no i tutaj akurat nie było super ładnych pasków tworzenia, niestety na napisy. No i cyk cyk, jesteśmy w Terrarii. Specjalnie sobie też zmniejszyłem rozdzielczość, żeby to było zwykłe HD, żeby postać nie była jakaś taka super malutka. Niestety na tej wersji nie było możliwości za bardzo wchodzenia w opcje podczas właśnie escape'u. No ale zobaczcie w ogóle na ekwipunek, o wiele mniej slotów po pierwsze w ekwipunku teraz jest na tej wersji. Mamy tylko sloty Vanity na zbrojkę do wyglądu, nie mamy na przykład Vanity akcesoriów, nie mamy nic związanego z barwnikami. W zasadzie to tyle, nie ma żadnych akurat z tego co widzę huków, tutaj nie było slota na huki, a tego akurat nie pamiętałem za bardzo. Nie ma żadnych mountów, petów, nic takiego, po prostu Terraria, taka klasyka jest tutaj. Co mogę wam powiedzieć, bardzo się jaram tą serią, myślałem o niej już od długiego czasu, jakoś tak mimo wszystko miałem inne pomysły, plany, no i uznałem dopiero teraz, że dobrze by było z tym wystartować. I pasków HP w ogóle nie ma. Królika pacnąłem i dopiero jak najedziemy na niego, to widzimy, czy on w ogóle oberwał od nas, czy nie. Jest też stare słoneczko, ale to już menu widzieliśmy. I kończąc moją myśl, teraz jest idealny moment na tę serię i chciałbym, żebyście popatrzyli na nią przez troszkę inny pryzmat. To znaczy, raczej chciałbym zamiast takiego raszowania w tej serii bawić się po prostu jak tylko się da. Dużo chciałbym budować na przykład jakichś swoich rzeczy, jakichś kreatywnych. Tutaj na przykład nie było czegoś takiego jak trzaskanie młotkiem klocków, żeby tam krawędzie wygładzić, albo coś, nie było właśnie hojków, więc budowało się też zupełnie inaczej, ale jakoś to tak mimo wszystko działało na wyobraźnię wciąż, nie? No i chciałem, żebyście tutaj odebrali z mojej strony tę serię jako taką laurkę do tego, jaka była kiedyś Terraria, i będę starał się
tutaj grać, jak najlepiej potrafię, robić jak najwięcej i być może nawet jakieś live'y się też pojawią z budowania, jeśli byście chcieli. Bierzmy sobie troszkę kamienia, żel dostałem i możemy, wydaje mi się, iść gdzieś w cave'y. Tutaj jest ruda, żelazo, kiedyś to było cenne i cały czas klikam kontrol ludziska, bo tutaj niestety nie ma jeszcze opcji tego takiego szybkiego wykopywania, nie? Tego smart kontrola, tak to się nazywało, smart kursor, że nam zaznacza kratki i trzeba niestety tunele ręcznie kopać, naprowadzając myszką. No tak troszkę się wtedy śmiesznie gra. Jest też pajęczynka, dużo pajęczynki. Jeśli chodzi o czasy 1-1, to tak jak wam mówiłem wcześniej, są to czasy, kiedy ja nie mogę stawiać pochodni na ścianach. Serio, tu nie można było stawiać pochodni na ścianach? Na klockach koniecznie? Ale dziwne rzeczy. Co wy mi opowiadacie? Serio tak to było? Dużo na przykład grałem ze znajomymi wtedy w Terrarię. Tutaj właśnie pokochałem najbardziej tę grę przy tym update'cie, bo gram jakoś od 1.05, 1.06. To były takie wersje, przy których poznałem Terrarię i miałem tam kraka i coś na nich próbowałem na tym kraku zrobić. Ale już właśnie 1.1.2 to była ta wersja, przy której Redigit powiedział, że już nie będzie kontynuował Terrarii, że pora odejść na emeryturę. No a ja się wtedy akurat tą grą bardziej zainteresowałem. Patrzyłem sobie po poradnikach na necie, widziałem poradniki Dodo. Nie do końca rozumiałem, o co tam w ogóle chodzi, bo były pokazywane jakieś soule. Zastanawiałem się, z czego się to bierze, czym jest hard mode. I właśnie jak odpalam sobie tę wersję i tak na niej teraz gram, to przypominam sobie mega te czasy i tak jakoś miło mi się robi na serduszku. Coś tam się świeci, altar, Demon Altar jest, a obok niego skrzynka. Myślę, że warto się tam przedrzeć. Wydaje mi się, że skrzynki akurat drewniane były mniej użyteczne niż później w update'ach, ale być może na start coś dostaniemy, bo pamiętajmy, że tutaj nie ma żadnego eksperta, nie ma żadnego mastera, zupełnie inaczej się walczy z przeciwnikami, ale żebyście też nie myśleli, wydaje mi się, że niektórzy przeciwnicy, zwłaszcza mechaniczni, bo sobie na hard mode są tutaj jakimś wyzwaniem, bo pamiętam, że dużo graczy próbowało jakoś oszukiwać grę tak, żeby dawać sobie przewagę na różne tam sposoby, wykorzystując błędy i tak dalej. Wtedy też byłem taki przerażony, że Terraria jest taką trudną grą. Napiszcie mi proszę też, co sądzicie o tej serii, czy będziecie śledzić, czy nie bardzo, czy nie jest w ogóle waszym spektrum zainteresowań. Chciałbym, żebyście się jakoś do tego odnieśli. Jeśli w ogóle seria wam się podoba, możecie dać łapkę w górę, możecie zostawić subskrypcję, bo już za niedługo 100 tysięcy będzie na moim kanale, już dumna liczba, powoli się zbliżamy, niecałe 6 tysięcy brakuje mi do tego osiągnięcia. I popatrzmy, co tutaj jest w tej skrzynce. Jak mało slotów tu jest. 5 na 4, 20 slotów tu jest. Copper bary, stare sztabki, stary wygląd. Nie mogę shiftem przerzucać tych sztabek, muszę ręcznie wszystko. Stare grafiki też, tych potek. I nie mogę skrzynki zabrać ze sobą. Muszę chyba najpierw workbench zrobić i młotek sobie zrobić, żeby móc zabierać takie rzeczy, no. Tak samo chyba workbencha się nie da. Trzeba wszystko młotkiem zbierać, to akurat młotek do tego służył, dlatego był całkiem użyteczny. Zróbmy teraz tak, że łyknę sobie tego potka, żebyście więcej widzieli. Pewnie jeszcze gammą bym się pobawił tam podczas montowania, ale czemu by nie skorzystać z tego. No i mamy złoto, mamy złoto. To akurat koperu nie będę wydobywał, tak jakoś się rozpędziłem. Mi się dobrze zaczęło tak gadać i bądź co bądź, no, zacząłem go wykopywać, a od zawsze nienawiść do koperu, tak zostałem wychowany, zawsze tylko S-tier rudy się zbiera, czyli w tym przypadku złoto i tu jeszcze srebro. Nie było w ogóle zamienników wtedy, zamienniki dopiero weszły od 1.2, czyli wszystkie tungsteny, platyny i tak dalej. Będziemy musieli się naprawdę postarać, żeby się do tego przyzwyczaić. To, co też mnie tak uderzyło, jak chodziłem sobie jeszcze po spawnie, ale do was mówiłem o czymś innym, to, że niestety, ale nie ma gładkiego przechodzenia przez bloki, czyli na przykład jak ja sobie wejdę tutaj i sobie zrobię takie schodki, to muszę skoczyć, żeby iść dalej. Muszę, za każdym razem będziecie słyszeli moją spację, kiedy będę tak przechodził, bo nie ma innej możliwości za bardzo. Dobra, jest tutaj pochodnia, niestety mam tylko jedną, więc muszę w miarę oszczędzać. I co, ja jestem na jakimś peacefulu? Nic mi się praktycznie nie generuje, nie? Zero mobów tak właściwie, jakoś nie wiem. O, jest kolejny kajwik. No i raczej wydaje mi się, że fajnie było na ten odcinek zdobyć jakieś no tak raczej standardem polecimy, czyli jakieś hermeski, akcesoria, może jakiś life crystal się uda zdobyć. O, jest już czy następny ten, następna warstwa cave'ów. Chciałbym coś zdobyć fajnego na start i może nawet Magic Mirror się uda zdobyć, bo tu na przykład recall podków, z tego co wiem, nie było. One doszły dopiero od 1.2, jeśli dobrze pamiętam, i trzeba było kombinować, jak wrócić. Trzeba było wychodzić z gry i tak dalej, ale pieniążki są stare.
Ta stara grafika pieniążków też jest boska. Mam throwing knife, lepiej by było je zostawić na później. Natomiast ze slime'em rozprawia się shurikenami, bo shurikeny są troszkę gorsze. A żel mi się przyda na pochodnie. Cierpię na takie braki, jeśli chodzi o oświetlenie, bo ja zawsze dużo pochodni stawiam, a potem żałuję. Jeśli ktoś zapyta, gdzie w tym momencie jest endgame na tej wersji, to już odpowiadam, że tutaj endgame'em są mechaniczni bossowie, z tym, że jeszcze tam dodatkowo, akurat bodajże w tym update'cie 1.1 doszedł, czy nawet 1.1.2 to był, może ten nawet pod update, doszedł Snow Legion, czyli ten właśnie event z bałwanami i co prawda od tej wersji się za bardzo nie zmienił. To i tak wypadałoby go sobie klepnąć, jeśli byśmy jakoś chyba przestawili datę w komputerze. Mam nadzieję, że ten trik będzie działał i Mikołaj się pojawi i tak dalej. Ojej, nietoperek tu jest, jasemny toperek. No, Batman jest, ale nie ma zbyt dużo zdrowia. Myślę, że go nawet moim koperowym shortswordem załatwię. W ogóle, czy mi się wydaje, czy później te narzędzia koperowe jakoś tak grafika się im zmieniła na taką bardziej miedziane były jednak z kolorku, bo tutaj się wydają takie srebrne jakieś albo drewniane, łatwo je pomylić. No, ej, jest ametyst po prawej. Jest ametyst, ale niestety nie zrobię sobie huka, bo tutaj huków jeszcze nie było z kolorowych, z tych kryształków. Ale to będzie ból. Wcześniej coś wspomniałem o tym, że to, że nie ma eksperta i mastera, to nie znaczy, że nie będzie trudno, nie? I właśnie tutaj widzicie pierwszą taką rzecz, mianowicie sporo też ułatwień doszło w następnych wersjach, takie jak na przykład huki kryształowe i tam jakieś bronie, szereg broni, naprawdę dużo ich doszło. I tutaj tego nie ma. Także będzie improwizacja, wielka improwizacja. Dobra, może sobie pójdźmy tutaj. Czy mogę zadawać obrażenia jakoś piaskiem? Ajajajajaj. Chciałem piaskiem, żeby za bardzo się sobie rąk nie pobrudzić. Jest taka możliwość, ale też podsadzę tego slajma. To nie wiem, czy to jest opłacalne. Dobra, załatmy slajmy po prostu z shurikenów. A coś tam może jeszcze klepnę. Przy okazji pyk, 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 pyk. Ajajajajaj. Dobra, mam załatwiony pierwszy. Tutaj jeszcze drugi slajmik, bo przydadzą mi się, owszem, te żele, jak najwięcej na pochodnie, ale na przykład kolorowe pochodnie były, kompletnie useless, no ale były, jak ktoś chciał. Drewna nie mogę niszczyć, muszę z siekierą koniecznie niszczyć, ale jazda, zapomniałem o tym. No ale faktycznie tak było. Tu dzbanuszki jakieś, dzbanuszki, serduszki. O, dobra, są kolejne shurikeny nawet i jest topaz na górze. Z tego co pamiętam, różdżek żadnych też tu na przykład kryształowych nie znajdziemy. Ale tutaj w tej wersji dosyć mocne, pamiętam, były miecze świetlne. I było to coś, co jednak było tu jakkolwiek przydatne pod tym względem, że nie było zbyt wiele mieczy w Terrarii, nie? I to był jakiś taki kamień milowy, który zawsze miło jest sobie zrobić, czyli właśnie miecze świetlne. I mamy jakąś brońkę. I też na przykład Star Fury było przed nerfem. Tak mi się wydaje na tej wersji. Dlatego też z chęcią bym zobaczył. Tam jest żelazo u góry, zebrałbym sobie z przyjemnością. Jest boulder, jest srebro, jest znowu żelazo. Boulder standardowo rozmontowujemy. Niestety muszę... Nie mogę tego rozmontować, serio? Nie mogę. Nie niszczę. A dobra, zniszczyłem teraz, jakoś tak nie, nie nacelowało coś chyba. Bat, jeszcze więcej batów, 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 dostaję baty. Zbierańsko pełną parą. Jam jest Mangetsu, bóg żelaza. Myślę, że przydałoby się zejść jakoś niżej, żeby więcej domków wyhaczyć. Możliwe, że właśnie w późniejszych wersjach takich struktur wszelkich podziemnych było więcej i łatwiej o jakieś akcesoria i nie tylko. Tutaj nie było tak hop-siup. Dobra, jest ametyst. I chyba tak wyczuwam, że dużo w tej serii będzie rzeczy w stylu hurdur. Kiedyś to było, teraz to nie ma. Jakoś... Oj, dobra, na szczęście sobie rozmontowałem, już się tak wystraszyłem. Tak będę się troszkę bawił w boomera chyba właśnie na tych odcinkach. Dostałem miksturę leczenia, zawsze coś. Już wcześniej chyba troszkę dostałem. Tutaj jest ametyst i tam jeszcze wcześniej było, z tego co pamiętam, żelazo. Ale ja wolę tutaj już sobie dalej iść. Najwyżej się wrócę kiedy indziej i załatwiamy shurikenami na dwa hity nawet możemy załatwić, jak się postaramy. Jeszcze więcej srebra jest, super. Srebro, srebro, srebro. Dobra, na dwa hity. Ile ametystu jest? Ja już tego mam. Jakie te stare grafiki były urocze tych klejnotów, zobaczcie. Wszystkie były rekolorami po prostu siebie nawzajem. Wyglądają jak takie magiczne fasolki z Harry'ego Pottera, nie? Tutaj taka żółta, tam taka fioletowa. Uroczo, zjadłem sobie taką fasolkę. Ta żółta mogłaby być o smaku czekoladowym, a ta ametystowa, nie wiem, jakaś super ostra na przykład.
Patrzcie, to jest plan fasolki smaków. Wy myślicie, że ja przekopuję koper, a to jest nieprawda, ponieważ ja chcę iść na prawo w celu zdobycia tak zwanego srebra. W tej wersji, z tego co pamiętam, to wciąż nie opłaca się za bardzo, wiecie, godzinami dłubać w kopalni w celu wykopywania wyłącznie rud. Tutaj też możemy sobie jakoś przeraszować na meteoryt albo na bossów. I wydaje mi się, że ubijemy i sobie zrobimy zbrojkę na przykład z Demonite'u, nie? Tak was tutaj uspokoję. A czy można było tu wykorzystywać trik na cave'y? Niestety nie. Czyli tutaj akurat nie można tym cheatować i sprawdzać, czy gdzieś są cave'y, czy nie. No to akurat nowa Terraria powinna się uczyć od tej Terrarii. Ale klimat, jakiś zombiak tam jest. Słyszę zombiaka. Wypiłbym sobie jeszcze jedną potkę tego typu, żeby mieć lepsze oświetlenie. Raczej do piekła dzisiaj nie zejdę, nie planuję za bardzo. Dobra, przekopię się. Jest też troszkę żelaza i znowu jest jakiś zbiornik wodny. Myślę, że tam nie warto się pakować specjalnie. Nie mamy czym wypłynąć. I chyba też nie ma tam nic takiego do zdobycia. O dobra, tu widzę zombiaka jakiegoś. Jakiegoś właśnie szkieleta właściwie. Pusto tutaj coś. O, jest tam cave obok. Jaki ty jesteś mocny. Ej. Grzybka zjadłem. Pierwsza śmierć. Ludzie, zapomniałem, że tutaj niestety priorytet na potki, czy na cokolwiek leczącego idzie na pierwszą rzecz z ekwipunku, a nie na najsilniejszą rzecz z ekwipunku. Nie zjadło mi potki, a ja tak na pewniaka tam akurat wskoczyłem, tylko zjadło mi grzybka, żeby się wyleczyć. A ja pomyślałem, a jak pójdzie z tym szkieletem źle w walce, to akurat jakoś sobie i tak poradzę, jak się wyleczę, nie? Nie muszę się stresować za bardzo, a tu się przeliczyłem, jeśli chodzi o to. Dobra, żebyśmy jakoś źle nie skończyli, proponuję się troszkę wybudować, zakopać gdzieś, tak żeby baza była, baza trwała. Idź sobie zombiak, idź sobie. Tu sobie najwyżej zakleimy później. Niech Guy tutaj dołączy do nas, zbudujemy mu domek. No i raczej będę się też, tak jak mówiłem wcześniej, starał, jeśli chodzi o te domki. Ale się tu te bloki nie łączą, ale to bolało wtedy. I też nie mogę sobie wyświetlić menu craftingowego od razu wszystkich rzeczy. Tutaj mam tylko crafting i tutaj muszę sobie rolować, jak coś chcę zrobić. To też było takie średnie. Dobra, pochodnie sobie stawiam. I zróbmy tak, drzwi może na start, na dzień dobry. Tu jeszcze gwiazdka, gwiazdki były z tego co pamiętam bardzo cenne, ponieważ mana kryształy się robiło z 10 chyba gwiazdek. To była bardzo duża ilość, dlatego boję się, aż ile będę tego potrzebował. Dobra, róbmy sobie drzwi. Domek troszkę lewituje, ale potem to poprawimy. Najwyżej, wiecie, jakoś coś tam zbudujemy niżej albo wyżej, albo coś porobimy. Bez stresu na razie. Ej, czemu otworzyłeś? Jeju, zapomniałem, że tu te NPC-ci są głupi po prostu. Zobaczcie, co on robi. Jaki idiota. Mur mój chiński zaraz będzie. No naprawdę. Idiota, jak ich mało. Otwiera drzwi wrogom. No po co, po co? Nie mam pojęcia. Nie pora na jakiś łuk może? Na dzień dobry, coś, żeby się jeszcze na odległość chronić. Strzały też możemy wkrótce zrobić. O, na przykład tutaj. Zrobię sobie troszkę strzału. Będzie na, nie wiem, po prostu, żeby na odległość coś poza shurikanami było. A tak to zróbmy sobie również jakieś ściany. I tu będzie jakiś domek przytulny. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić jakiś dzisiaj w miarę taki ładny. Aha, piecyk tutaj trzeba jeszcze zrobić. No właśnie, tylko potrzebuję dużo pochodni. I piecyk tu był bardzo ładny w tej wersji. Brakowało mi potem tego, że zmienili. I ta stara wersja bardziej mi odpowiadała. Ej, zombiaki. Zombiok. Jeden z drugim. No tutaj za dużo życia nie ma jednak. Dobra. Dosyć jasno jest w nocy, to mnie cieszy. Albo mi się wydaje, albo w późniejszych wersjach jakoś tak ciemniej się nagle zrobiło, że już naprawdę nie mogliśmy nic widzieć w nocy. A tutaj to jeszcze coś widać. Dobra, zombiaki załatwiam. Tam niekoniecznie bym chciał iść. Nie wiem, możliwe, że tam jest gwiazdka. Ale ja za bardzo potem się nie dostanę w górę, będę musiał się podsadzać, nie wiadomo po co. O, już jest dzień. Przydałoby się z 20 pochodni na piecyk. To może być troszkę problem. To, czego mi naprawdę brakuje i co będzie utrapieniem, to to, że całą mapę w ogóle będziemy musieli z pamięci robić. Czy on się tutaj wprowadził? A, już go wprowadziłem, no to się wprowadził. Co przez to rozumiem? Rozumiem przez to, że nie ma tutaj minimapki i nie ma tutaj zwykłej mapy. Klikam M, nic się nie dzieje. Znacie taką Terrarię? No kiedyś tak było właśnie.
i trzeba było wszystko z pamięci. Jak gdzieś umarliśmy i zapomnieliśmy, gdzie to dokładnie było, gdzie poszliśmy, no to już koniec, nie ma. Potrzebuję pieca koniecznie, chodźmy rozwalić slajmy i bym sobie zrobił na przykład wygładzony kamień i z tego postaram się zrobić jakiś domek. Może jakieś ulepszenia tutaj. To się chyba za ładnie nie będzie łączyć akurat z tym domkiem. No ale może uda mi się coś fajnego wymyślić też bez chojków. Aha, i w ogóle 16 silvera mam. Tutaj kaska była cenna dosyć. Trudno się ją zdobywało, więc może położę sobie skrzynkę i wrzucę od razu. Ja pierniczę. Na shifcie wrzuca się do śmietnika. I 16 silver. Ja pierniczę. Ja, ale Terraria mnie troluje. Naprawdę, no. Zobaczcie, jestem koksem w wersji 1.3.1.4. Przechodzę do wersji 1.1 i jest już tragedia. Ironia losu po prostu. Ale w drugą stronę chyba też to działa, bo jak jacyś gracze na przykład wracali po latach do Terrarii i przez te wszystkie aktualizacje mieli przejść, to mieli problem z najprostszymi przeciwnikami. O, jest piecyk, 3 pochodnie wystarczyły. No dobra, to robimy sobie piecyk. Bardzo ładnie wygląda, postawię sobie tutaj. Jaki śliczny jesteś, naprawdę. Uwielbiam cię, będziesz nam towarzyszył do końca serii. Mogę sobie też oczywiście wszelkie sztabki tutaj przetopić na sztabki, bryłki. Żelazo też sobie weźmiemy, zróbmy od razu kowadło. Chociaż kowadło na przykład możemy kupić, to i tak będzie git. No i jeszcze mogę chyba koper zrobić, ale to koperu jakoś specjalnie nie potrzebuję. Łuk złoty jest protipem według damage'a, ale z drugiej strony killow złoty też mógł wykopać chyba więcej rzeczy. Tak mi się wydaje, że to był bardziej użyteczny. Meteoryt też mógł wykopać. Ale dobra, wezmę, zrobię złoty łuk i tyle. Koniec wywodu. Gadałem o tych wygładzonych kamieniach, więc proszę bardzo. O, jakie fajne tutaj były te briki. Podobają mi się. I z gliny możemy też coś zrobić. No dobra, zrobię sobie tutaj dosyć dużo tych grey bricków. Zrobię też sobie jakieś... przydałoby mu się jakiś stolik zrobić bardziej, jeśli już takie ładne rzeczy kładę z gliny. Zróbmy może tutaj taką kondygnację, coś takiego. Raczej taki casual z mojej strony. Podstawowy styl budowania Mangetsu tutaj wbije, ale przynajmniej będzie w miarę ładnie. Taką mam przynajmniej nadzieję. Musimy też odpowiednio duże te tutaj domki zrobić, żeby coś się wprowadziło. Także może jeszcze przedłużę o dwie kratki. I plan jest taki, żeby zrobić zadaszenie, myślę, tak pod kątem zrobimy, jakoś pokombinujemy. Być może, ojejku, ale bez chojków to wygląda źle. Boli strasznie, bez kitu. Aaaa, będę musiał też jakieś okna porobić. Jakieś takie coś może połączymy, jeszcze może drewnem od wewnątrz. Nie no, brzydko to wygląda. Tutaj to ludzie mieli wezwanie, żeby zbudować coś mega ładnego. No dobra, no grzyba zrobiłem tak naprawdę. Troszkę się to mija z moim zamiarem, nieco coś innego chciałem zrobić. Ale może uda się tu jakoś naprostować to, żeby wyglądało jakoś, nie wiem, znośnie. No wygląda źle, no nie będę ukrywał, że szczyt moich umiejętności to nie jest. No, jakoś tak czegoś tutaj... Ja to naprawię, ludzie, ja to naprawię. Zrobię coś, na co będziecie mogli patrzeć, bo to jest... Nie, to tak nie może wyglądać, tak nie może zostać. Jak na razie moje wnioski są takie, że tutaj za bardzo nie opłaca się w porównaniu do późniejszych wersji łączyć bloku, bo... W sensie mieszać ze sobą, bo one się ze sobą nie łączą. No i brzydko to jakoś w efekcie wygląda. Jeśli już chcemy coś takiego zrobić, to musimy naprawdę z tym ostrożnie i raczej iść pod jeden budulec ewentualnie, bo to inaczej się nie da. No już widzicie, że wygląda to lepiej jak na samym kamieniu teraz jadę, niż jakbym łączył z drewnem. Ewentualnie można jakoś spróbować gdzieś powciskać po kątach. Co powiecie na razie na coś takiego? No może nie jest to cud techniki. O, na hita i to jest piękny damage od razu. Nie jest to cud techniki, mam jeszcze pomysł, żeby ewentualnie tak spróbować udoskonalić. No i chyba będę w domu, w sensie, no jestem dosłownie w domu, ale jeśli chodzi o jakiekolwiek wyczucie stylu, to minimalne jest tu zachowane. Zróbmy jakieś okna jeszcze. O, okna to jest pro tip. I tu muszę niszczyć każdą ścianę, żeby zrobić okno. No tak, tak było. Pyk, 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 pyk. Wkurza mnie, jak bardzo ten guy dostaje tam w ciry po lewej stronie, naprawdę. Cały czas obrywa tylko, nic innego nie robi. Dobra, tu będzie w ten sposób, może jeszcze jakieś wnętrze, bo wiemy, że nie tylko wygląd się liczy, ale wnętrze też jest ważne. Jeśli chodzi o jakąś estetykę, to możemy fajnie nadrabiać ścianami, które już się muszą ze sobą łączyć, ale to jakoś już lepiej wygląda niż te bloki, więc jeśli spaćkamy sprawę z blokami na zewnątrz, to zawsze możemy poprawić tymi wewnątrz ścianami po prostu. Dobra, czy coś tutaj, jakieś okienko zrobimy? Niech będzie coś takiego. Odwalone okienko. O, proszę bardzo.
Ktoś zapuka? Pan Jezus zapuka do mych drzwi. Nie no, całkiem fajnie to już wygląda. To może już tutaj dokończę tylko jakimiś oknami. Zrobię dwa okienka. No dobra, niech będzie coś takiego. Postawmy też pochodnie. Na przykład tutaj mam akurat takie fajne. O nie! W drugą stronę się nie może stawiać, na drugiej ścianie. Nie ma opcji, ale lipa, brzydko to wygląda. No to dobra, tu postawię. Może jakieś dwa stoliki. Takie, proszę bardzo. To weźmiemy, postawmy tutaj. Gdzieś tu jeszcze kwiatuszka. Takiego postawmy, o, będzie sobie kwiatuszek. Krzesła róbmy, żeby ktoś mógł tutaj siedzieć. O, proszę bardzo. No i czy może się ktoś prowadzić? Może się... Oj, nie chciałem was zniszczyć. Dobra, jeśli chodzi o ten odcinek, to to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podoba. I nie ukrywam, że no ja się jaram tą serią. Czegoś takiego mi brakowało, jeśli chodzi o terrarię klasyka. Postaram się też tutaj w miarę możliwości, jak widzicie, dać jakiś nacisk na budowanie i coś wymyślać fajnego. Na dzień dobry coś takiego. Tu jeszcze te elementy po bokach mi się średnio podobają i dół, ale to się kiedyś tam wyprasuje. Jeśli chodzi o wypuszczanie odcinków, jak mówiłem, nie będę raszował, więc nie spodziewajcie się raczej daily. Zachęcam też do innych serii, a tak to tutaj chcę, żeby wszystko było porządnie, na ostatni guzik dopięte, bez stresu i to tyle. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie, do usłyszenia i pa pa!